Z punktu widzenia Rady Gospodarczej wszelkie ograniczenia w ruchu, tak jak w tym przypadku na Słowackiego, wyłączenie jednego pasa i przeznaczenie go dla ruchu pieszo-rowerowego i utrudnienia w komunikacji, no, są negatywne dla prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego uważamy, że należy przemyśleć tą koncepcję z wyłączeniem pasa na wiadukcie, a jednocześnie zamknięciem przejścia podziemnego pod torami w ulicy Słowackiego. Dlatego, że zamknięcie przejścia podziemnego i skierowanie całego ruchu pieszo-rowerowego na wiadukt niewątpliwie będzie powodowało kolizję, będzie powodowało to, że korki tworzące się w ulicy Słowackiego i w ulicach doprowadzających ruch do wiaduktu bez wątpienia utrudni działalność gospodarczą. Przede wszystkim utrudni to życie mieszkańcom. Nie chciałbym się wypowiadać za Radę Gospodarczą, ja wypowiem się we własnym imieniu. Otóż twierdzę, że raz można przedłużyć tunel, który w tej chwili wychodzi mniej więcej w planowanym przebiegu trasy NS, więc można go po pierwsze przedłużyć. Po drugie, jeżeli piesi, którzy tamtędy będą się przemieszczali przez tą trasę NS, to raz można tam wzbudzającą się sygnalizację zainstalować, albo po prostu zwykłe przejście dla pieszych, które podniesie bezpieczeństwo tych osób, które by przemieszczały się tunelem pod torami. Dlatego małego ruchu, niewielkiego ruchu pieszych, który się z jednej strony Słowackiego na drugą przemieszcza, no, wyłączanie pasa na wiadukcie dla tych niewielu osób uważam za błędne i należy to bez wątpienia jeszcze raz przeanalizować całą koncepcję trasy NS i tego węzła drogowego. Ja otrzymałem od Bractwa Rowerowego stanowisko w tej sprawie i oni jednoznacznie wypowiadają się, że wolą jeździć tunelem z punktu widzenia bezpieczeństwa to raz. Dwa, że pamiętajmy, iż jesień, zima to nie są sprzyjające warunki, by jeździć po wiadukcie. Bez wątpienia rowerzyści wolą, i takie też jest ich stanowisko, wolą jeździć tunelem. Kwestia rozwiązań technicznych, czyli odpowiedniej rampy, odpowiedniego zjazdu, ale to wszystko jest do rozwiązania. I oni sami twierdzą, że wolą takie, a nie inne rozwiązanie, wolą dołem, a nie górą.